Siemanko, ja jestem Wupa, to jest drugi odcinek z serii Minecraft poradniki. Drugi, w zasadzie to jest to aktualizacja do pierwszego, gdyż pokażę wam farmę trzciny cukrowej w wersji V1, V2. Tamta była V1, ta jest V2. Usunę wszystkie itemy z ekwipunku, chcę wam pokazać na razie jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami. To jest ta stara wersja, jest tu na maksa zasadzone, wcisnę guzik, zobaczymy ile trzciny wpadnie bezpośrednio do mnie. Jak widzimy, widzicie, 58 trzciny przyleciało ładnie do mnie. I jest to wersja jednopistonowa, jednorzędowo pistonowa, a to jest wersja dwurzędowo pistonowa, z której pozyskamy, tam było 58, wszyscy pamiętają. Zyskujemy 64,29, więc jest to 29,635 trzcinki cukrowej więcej. No i to nie jest jedyną zaletą. Drugą zaletą jest, że tu mamy taką ładną drabinkę i możemy sobie iść zobaczyć, jak to wszystko się ścina. Tu nie dochodzi energia. Tu już doszła, więc widzę mój błąd. A więc tak. Pokażę wam, jak to zbudować. Na zasadzie poprzedniego po prostu to przerobię. Tylko sprawdzę, czemu mi tu energia nie dochodzi do tych pistonków. Wszystko tu jest ładnie, więc nie mam pojęcia, czemu to nie zadziałało. Sprawdźmy tylko, na którym to poziomie jest. Oj, wezmę drewno. Oj, chodź do mnie. Dobra. No chociażby na tym. Nie mam pojęcia. Może coś tam nie pykło po prostu z tym pistonem. Oj, to musi być redstone. Sprawdźmy tak, za silę to. Nie mogę tak. Aj, sorry za te komplikacje, ale niestety. Nie wiem, może ja to po prostu źle zasadziłem, nie mam pojęcia. Możliwe, że tu można dodać repeatera, bo może nie dochodzi cała energia, ale to już jest ta mała pumka. Okej, więc lecimy. Pokażę wam może na najtrudniejszym przejściu, czyli na tym, jak to zedytować. Tak więc wykopujemy, na razie niszczę te klocki, na których znajdują się pistony. Okej, teraz musimy zrobić taką o platformę. Będzie potrzebny nam do tego repeater, zaraz go tu znajdę. Okej, chodź do mnie kolego. W tym zazwyczaj na normalnym kładziemy sobie repeatery tak. Robimy coś takiego i tu ładnie energia do nich przechodzi, zasila od razu dwa, więc tutaj będę musiał wejść jeszcze. Ojej, spadłem, no dobra. Wchodzę na górę, gdzie to było to wyjście, ok, i po prostu tu dorabiam rządek pistonów i tak robimy wszędzie. No i tu nie ma żadnego problemu. Aczkolwiek tutaj stawiamy tylko dwa pistony i ciągniemy po prostu redstone na tak. I on stąd przejdzie, nie martwcie się, zasili wszystkie pistony, więc tam będę musiał. No teraz nie ustawię, ale ustawiamy rządek. Tu robimy identycznie. Hops, dokładnie. Z tym, że nie robimy po dwóch stronach tego więcej klocków, tylko zostawiamy tak. Jest to oszczędność materiału po prostu. No i też na tą drabinkę trzeba zrobić miejsce. Nie jest ona konieczna, aczkolwiek dla mnie bardzo fajna i przydatna, myślę. Można sobie wejść, zobaczyć ile tam już urosło, czy już można ścinać, czy jeszcze niekoniecznie. Także naprawdę się przydaje. Okej, tu robimy tak jak tam, czyli redstone. I okej, i wszystko jest zasilone, ale tak jak mówię, że tam energia nie chciała dochodzić coś, więc jeżeli tu postawimy pistona, to nic się nie stanie, a może pomóc, nie wiem dokładnie jak to tam jest.
No i tyle, no to jest cała komplikacja, cała nowość tej całej sprawy wersji V2, tak więc tu jeszcze wam pokażę, jak zrobić takie fajne drobinkę. Tu dokładnie wiecie, o co chodzi, kładziemy klocki i tylko u mnie było szkło, więc ja tu po całości, nie, sorka, w tym miejscu dałem szkło, więc to wszystko zniszczyłem, to oczywiście to tak leci dobrze, swobodnie, pięknie i cudnie. Z tym, że tutaj zrobiłem takie coś, no i zastosowałem oświetlenie, żeby było coś widać, więc tak to postawiłem. Oczywiście wszystko zależy od was, jak będziecie chcieli, tak zrobicie, ja tylko wam podkładam pomysł, podrzucam w sumie. No i tu kładziemy szkiełko dokładnie, o tak. I wszystko jest cacy, to oczywiście tego tu nie będzie. No i wchodząc po drabince widzimy, jak to tam jest z tymi plonami, czy już można zbierać, czy jeszcze niekoniecznie. Jeszcze wam tu pokażę, jak to wygląda. Dam wam mapkę do downloadu, teraz już dałem, wtedy też miałem dać, ale nie dałem, ale ta jest wersja, już jest dobra, więc ją wam dam. Tu wszystko jeszcze tylko podmienię na te repeatery, żeby to wszystko ładnie dochodziło. I okej, i na górze zrobiłem sobie taki tarasik. Tu możecie postawić furtkę w sumie. Okej, oj, nie tak. Dobra, zmienię sobie teraz na survival i zobaczcie, można sobie wejść ładnie, sprawdzić, jak to jest, i możemy sobie zeskoczyć, nic nam nie będzie. Więc tak to wszystko ładnie działa. No i okej, to by było na tyle. Jeżeli jeszcze znajdę jakieś uproszczenie tego i ułatwienie, żeby to zajmowało mniej miejsca, albo mniej materiału zżerało, albo jeżeli, żeby więcej trzciny pozyskiwało, no to nakręcę w ten filmik, a teraz to by było na tyle. Więc jeżeli wam się farma spodoba, no to możecie zostawić lajka oraz komentarz, co sądzicie na temat tej wersji. Myślę, że jest o wiele lepsza niż poprzednia. Jeżeli zastosujecie to w swojej serii, jakiejś tam let's playa Minecrafta, z Minecrafta, no to dajcie linka. Niszczę, psuję, coś nie tak. To dajcie linka, z chęcią zobaczę, jak to u was się sprawuje. Tu brak. Nie, dobra, sorry. Tu tak było. Jak to się sprawuje. Także co, to było na tyle, jeżeli to już mówiłem, ale powtórzę, nie zaszkodzi. Zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. Mam nadzieję, że wam się farma spodoba. To by było na tyle. Mówił dla was WPO. Dzięki i na razie. Cześć. Bę!